Witam serdecznie na moim kulinarnym kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z pomysłem na te cuda. A mianowicie są to takie placuszki wytrawne z kurczakiem i warzywami. Mam nadzieję, że zrobiłam Wam smaka, więc zapraszam do oglądania. Do przygotowania naszych pysznych placuszków potrzebować będziemy 150 g zwykłej pszennej mąki, pół puszki kukurydzy, jednej małej papryki albo pół takiej większej, jedną cebulkę, jedną małą cukinię, z 5 pieczarek, jedną piecz z kurczaka i tak z 10 jajeczek. Do tego, jeżeli chodzi o przyprawy, wykorzystamy czosnek granulowany, majeranek, sól i pieprz w sporych ilościach, no i oczywiście troszeczkę tłuszczyku do smażenia. Przygotowywanie placuszków zaczniemy od wbicia 10 jajek do miski z mąką. W kolejnym kroku przechodzimy do obrania cebulki i pokroimy ją w drobniutką kosteczkę i tak samo będę postępowała z cukinią, także ją pokroję w bardzo drobną kosteczkę i to samo zrobię z cukinią, później z pieczarkami i będę wszystko podsmażała na patelni. Następnie włączamy sobie patelenkę, nalewamy odrobinę tłuszczyku, dosłownie kapeczkę, wrzucamy wszystkie warzywa i doprowadzamy tak do momentu, aż delikatnie zmiękną, a później będziemy wszystko i tak mieszać w masie, którą później ostatecznie będziemy podsmażać. Dodatkowo już możemy odrobinkę posolić, tak mniej więcej z płaską łyżeczkę. W międzyczasie, kiedy moje warzywka się delikatnie podpiekają na patelni, ja przejdę do pokrojenia kurczaka i kurczaka tak samo kroję w drobniutką kosteczkę. Placuszki, które właśnie przygotowuję, idealnie sprawdzą się zarówno na ciepło, takie świeżo podane zaraz prosto z tłuszczyku, ale i też będą świetnym rozwiązaniem jako taka przekąska, obiad do pracy, nawet na zimno. Gdy moje warzywa są już gotowe, mięciutkie, przejdę do dokładnego połączenia jajek z mąką. Następnie będę dorzucała tutaj wszystkie składniki. Gdy moja masa już jest praktycznie gotowa, przechodzę teraz do doprawienia jej, więc dorzucamy tutaj 3 łyżeczki soli. Następnie taką łyżeczkę pieprzu bądź ostrej papryki. Następnie dorzucamy takie 2 łyżeczki czosnku granulowanego i taką łyżeczkę, 1,5 majeranku. I wszystko razem mieszam. Gdy tutaj przyprawy są wymieszane, wrzucamy naszego kurczaka i warzywa. I wszystko razem mieszamy i łączymy. Następnie włączamy sobie patelnię, rozgrzewamy, nalewamy odrobinę tłuszczu i będziemy smażyć malutkie placuszki. Moje placuszki są już gotowe, więc przechodzimy do testowania. Wyglądają przepięknie i pachną niesamowicie, naprawdę. Skroimy sobie kawałek, testujemy.